Już mi się nie będzie chciało. Dlatego musiałem ograniczyć tamto, żeby zrobić to. W jaki sposób ograniczamy cele? Ograniczamy cele, robiąc to, co nam przynosi największą frajdę. Mi największą frajdę przynosi jednak kaznodziejstwo. Nie rozwój osobisty, nie nauka języków obcych. To mi przynosi małą frajdę. Nie studia jakieś zagraniczne, czyli nabywanie wiedzy dla siebie, z której potem nawet promila nikomu nie przekaże, a nawet jeżeli przekaże, to niechętnym i czekającym końca wykładu studentom. To mi nie sprawia satysfakcji, dlatego co mnie uskrzydlało, co mnie grzało, co mi sprawiało satysfakcję, to i robię. Rób to, co lubisz. I teraz jest tylko problem taki, że czasami ludzie mieli złe dzieciństwo, i oni są rzeczywiście nienasyceni. I to nienasycenie z dzieciństwa, to ten głód powoduje, że mnożą sobie cele, żeby i tu uszczknąć, i tam, i tam, i tam. Jeżeli ktoś ma duszę niespokojną z dzieciństwa, to powinien coś z tym zrobić. To znaczy, powinien uspokoić swoją duszę przed Bogiem. Bo jeżeli będzie miał rozdrganą duszę, to ona będzie chciała wszystkiego po trochu. A tu trzeba się uspokoić i dokonać spokojnego wyboru. Robię tylko to, co lubię. I nie robię tego, co nie sprawia mi frajdy. Oczywiście, że czasami życie, szczególnie w krajach biednych, przymusi cię do robienia czegoś, czego nie lubisz. Ale to już jest inna trochę sytuacja. Wtedy, notabene, co robić wtedy, kiedy masz robotę, której nie lubisz, ale daje ci pieniądze, a innej nie znajdziesz. Musisz polubić jakoś to, co lubisz. Apostoł Paweł był w więzieniu i polubił to, że jest w więzieniu. Napisał wtedy listy. I nawet zrobił lepszą robotę, niż gdyby głosił kazania. Bo kazania są ulotne, mijają, a listy trwają do dzisiaj. A więc i on polubił swoje więzienie. Więzienie stworzyło mu możliwości. Tak samo ty możesz polubić pracę, której nie lubisz, bo możesz zaaplikować tam mistykę i powiesz, że cierpię dla rozwoju Kościoła, cierpię dla zbawienia mojej rodziny, cierpię za moje grzechy, cierpię za grzechy moich przodków, którzy są w czyścu. I już ta praca, która sprawia ci przykrość, już sprawia ci radość, bo ją usensowniłeś. I wracasz do domu, idziesz do pracy już radosny i wracasz radosny, bo ona ma sens. Ale ty dodałeś mistyczny sens tej pracy. A więc summa summarum, masz robić to, co lubisz, a nie robić tego, czego nie lubisz. A jeżeli robisz to, co nie lubisz, to masz to polubić. I mówię to z doświadczenia. Czasem jak byłem w podstawce, jak nie mogłem czegoś zrobić, jak była choroba, ja mam moment, tak, kota zrzucasz z takiej odległości na plecy, na plewy. Kot jest w stanie dzięki tym wewnętrznym aparacikom swoim się przewinąć i pada na cztery łapy. Właśnie chodzi o to, żeby w każdej sytuacji paść na cztery łapy, czyli usensownić sobie każde nieszczęście. I gdy usensowniesz sobie nieszczęście, przeżywasz je już na sposób szczęśliwy. Nawet pogrzeb, nawet rozłąkę, nawet chorobę, wszystko można właściwie usensownić. I wtedy starasz sobie, co to znaczy usensownić? Starasz sobie nowy cel. Cel dla swojego cierpienia, dla tego wakum, dla tego zastoju, dla tego braku rozwoju, że dla tego przegranego życia. Możesz swoje przegrane, nieudaczne życie usensownić, jeżeli znajdziesz dobrą odpowiedź na to życie i wtedy już staje się ono sensowne, pomimo że jest przegranym życiem, niby to obiektywnie. Tym bardziej, że nam, chrześcijanom, jest łatwiej, dlatego że my, co znaczy przegrane życie? Nasze życie jest życiem dla Pana. Jeżeli Pan chce, żebym był sparaliżowany i nic nie zrobił w swoim życiu, moim celem jest być sparaliżowanym i nic nie zrobić w swoim życiu, bo moje życie jest dla Pana. Ja mam dogodzić Jemu, a nie sobie. Dlatego my, chrześcijanie, mamy bardzo ułatwione życie, bo wszędzie możemy wyczuć sens. Jeżeli Bóg chce, żebym był biedny, żeby mi się nic nie udawało, no bo On daje bogactwo i biedę, On daje zdrowie i chorobę, On daje pomyślność i niepomyślność. Jeżeli Bóg daje mi niepomyślność i oto stoję w kolejce do kamery, do komory gazowej, no to ja mam dogodzić Bogu. I to jest cel mojego życia główny. Oto właśnie realizuję go, przegrywając moje życie w komorze gazowej. Oto realizuję cel mojego życia i po prostu jednoczę się z Bogiem. Tak więc dla nas chrześcijan właściwie nie ma sytuacji, w których przegrywamy. Wszędzie możemy wygrywać, ponieważ naszym celem nie jest dogodzić sobie, nie jest rozwijać siebie, tylko dogodzić Bogu. Często ludzie teraz chcą rozwijać swoje życie, no ale nie mają rozwijać swojego życia, tylko mają rozwijać radość w Bogu. Radość Boga z ich powodu. To Bóg ma się coraz bardziej rozwijać, a nie ja. To jest moim celem, żeby On się rozwijał w czym? W radości z Piotrka.
Dlatego nie jest mój rozwój najważniejszy. Dlatego wtedy, jak już mam taki cel, rozwinąć radość Boga z mego powodu, to ja się nie muszę rozwijać, bo Bóg nie chce mojego rozwoju w tym czy owym. Nie chcę na przykład, żebym teraz się uczył języków obcych. A więc cele też trzeba pogodzić jeden z drugim, żeby nie było między nimi sprzeczności i żeby realizacja jakiegokolwiek celu nie oddalała mnie od realizacji innych celów, szczególnie tych ważniejszych. Także jest ważna hierarchia celów, hierarchia wartości, czyli priorytety. Według badań psychologicznych najwięcej radości z życia czerpią ci, którym myśl o celach dalekosiężnych, czyli zjednoczenie z Bogiem w wieczności, nie przesłania chwili obecnej. No czyli myśl o zjednoczeniu z Bogiem, módl się szczerze, niechaj przyjdzie królestwo Twoje, ale jednocześnie rozkoszuj się piciem herbaty, piwa, kawy, seksu. Dzieciaczka na kolanach. Chodzi o to, żeby żyć przede wszystkim przyszłością, bo najważniejsze, najbardziej rajcujący dla nas, grzejący nas jest niech przyjdzie królestwo Twoje. Nadzieja, mamy żyć przede wszystkim nadzieją, czyli przyszłością, marzycielstwem. Czyli żyć nie tu, w tej Dolinie Łez i w tym banale, w tej powierzchowności, w tym niespełnieniu, jak śpiewa Sojka. Życie, niedoczekanie nasze, niebo, oczekiwanie nasze. Czyli niebem mamy żyć przede wszystkim tym oczekiwaniem, przyszłością, a nie drażniejszością. Feuerbach, idiota, który zarzucał religii katolickiej między innymi głównie, że jest alienacją, że jest ucieczką od rzeczywistości, nie wiedział, że ta krytyka jest największą pochwałą. Bo jeżeli nie uciekasz w nadzieję chrześcijańską, jeżeli nie śpiewasz wraz ze Sojką niebo, oczekiwanie nasze, ziemia, niedoczekanie nasze, to będziesz potrzebował innego narkotyku, bo człowiek nie wytrzyma tego banalnego, pustego, gorzkiego realu. Nie wytrzyma. Dlatego macie żyć. Modlitwa ma być ucieczką od rzeczywistości, między innymi. Ma być odpoczynkiem od rzeczywistości. Ma być ekstazowaniem, czyli wyjściem, odejściem stąd. Ma być ekstazą, ma być pijaństwem. Nie upijajcie się winem, mówi apostoł. Upijajcie się, napełniajcie się duchem. Apostołowie w momencie otrzymania Ducha Świętego w Dziejach 2 byli pijani, wyglądali jak pijani. Z jednej strony więc mamy żyć przyszłością, ale katolicyzm nie jest alternatywą, że albo przyszłość, albo teraźniejszość, tylko jest syntezowaniem. Masz żyć przede wszystkim przyszłością, czyli masz się alienować, wyobcować stąd, ale masz też żyć doczesnością. I właśnie ta kobieta, która się alienuje na modlitwie, jest najlepszą żoną, matką, córką, obywatelką i w razie czego łączniczką Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy wyklętych. Bo ona ma powera, ona gdy wraca z modlitwy, ona ma powera, ona ma cierpliwość, ona ma łagodność, ona ma męstwo, ona ma pokorę, ona ma posłuszeństwo. Ta, która się naszpikowała tym narkotykiem boskiego ducha. Czyli nie alternatywa albo, ale właśnie koniunkcja, synteza i, tylko że to jest ważniejsze, ta modlitwa, niż ten dzieciaczek. I dzięki modlitwie dzieciaczek zobaczy matkę uśmiechniętą, spokojną, matkę jako damę, zrównoważoną, poddaną mężowi, etc. I to jest aspekt wychowawczy. Poza tym dzieciaczek zobaczy, że matka się narkotyzuje Bogiem, że matka się zamyka w pokoju i się narkotyzuje przez pół godziny. I dzieciaczek od najmłodszego wieku już musi widzieć matkę i ojca narkotyzujących się Bogiem, że tata się zamyka w pokoju, proszę mnie przeszkadzać. Tak więc, realizując cele przyszłościowe, czerpmy też radość z carpe diem, z tych celów tutaj, syćmy się tym życiem, które jest dalej. Żeby się sycić tym życiem, które jest tutaj, trzeba sobie dobierać cele, które nie są ani zbyt trudne, bo jak są zbyt trudne, to się załamiesz. Nie wytrzymasz nerwowo, nie wytrzymasz fizycznie. Więc nie mogą być cele zbyt trudne. Czyli mierz, jak ktoś mówi, mierz prawie na zamiary. Raczej mierz zamiary na siły, znaczy troszeczkę, nie?
Troszeczkę jednak pamiętaj o swojej wytrzymałości, czy to nie mogą być zbyt trudne. Troszeczkę wyluzuj, bo spłoniesz, bo się przesilisz, bo złamiesz sobie kręgosłup. Nie bierz zbyt ciężkich ciężarów na siebie, no bo już się złamiesz. Jeżeli na przykład masz alkoholika, bo masz chorą osobę z dwubiegunówką w chacie, nie jesteś w stanie jej oporządzić, chyba że już jesteś całkowicie tylko dla niej. Ale jeżeli masz połączyć pracę i dwubiegunówkę, nie jesteś w stanie. Oddaj do zakładu. Bo nie jesteś w stanie. To jest ponad... No nie udźwigniesz 200 kg, no sorry. Potrzebny ci jest dźwig. No więc oddaj, bo to nie jesteś w stanie. Więc cele nie mogą być zbyt trudne, ale z kolei cele nie mogą być zbyt łatwe, bo wtedy banalizujesz życie. Życie przestaje być bohaterskie. A ty masz być wojownikiem i wojowniczką. Cele mają być górnolotne, wysokie, troszeczkę takie, że musisz się spocić. Jeżeli się człowiek nie spoci, jeżeli się człowiek nie wystraszy, jeżeli człowiek nie zaryzykuje, jeżeli twoim celem będzie obejrzenie dzisiaj wieczorem dobrego filmu i to wszystko, jest to łatwe, jest to w zasięgu, ale to jest zbyt łatwe, to jest zbyt banalne i to jest zbyt mało bohaterskie, zbyt mało romantyczne i to nie jest najlepszy trunek. Są lepsze trunki. Dlatego musisz iść z płaczem, idą na pole, to się mówi psalmista, idą na siew z płaczem, a wracają z radością. Ja też, gdy mam jakieś trudne wyzwanie, które mnie trwoży, ale nie jest ono zbyt trudne, to jest po prostu trudne, bardzo, cholernie trudne i mam wielkiego stresa, ale potem wracam z radością. Jeżeli zaś zadanie jest małe, to nie wracam z taką radością. To mała radość, małe zadanie, małe zwycięstwo, mała radość. Wielkie zadanie, wielkie zwycięstwo, wielka radość. Człowiek musi być zmęczony. Człowiek musi być czasami niewyspany. Człowiek musi być czasami zmarznięty, głodny. Człowiek musi czasami przegrać. Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Człowiek musi być w walce. Jeżeli nie ma walki, zacznie się masturbacja. Dlaczego jest masturbacja? Bo nie ma walki. Dlaczego jest upijanie się wódką? Bo nie ma walki. Dlaczego jest oglądanie obrazków w komputerze? Bo nie ma walki. Człowiek nie walczy. Człowiek nie walczy w realu. No to chce przynajmniej jako substytut, jako zamiennik popatrzeć sobie, jak walczą pamperki, tam kurka, gnomiki jakieś w telewizji. Adrenalina jest potrzebna z wódki, z ruletki i z komputera. To nie jest życie. To jest wyrób czekoladopodobny, życiopodobny, ale to nie jest życie. Życie jest wtedy, kiedy ty walczysz, ty masz zwycięstwo. Dlatego nie jest prawdą, że babcia ma się zajmować tylko wnukami. Za mały cel. Babcia ma się zajmować polityką. Jeżeli jest pod okupacją, konspirą. Babcia ma mieć jeszcze wiele innych społecznych. Ma być w parafii, ma być w partii politycznej, ma być tam i ma być przy wnuku. I wtedy ta babcia, albo ten dziadek jest prawdziwym wojownikiem, wraca i taśta dinozaura, ani królika. Facet, który taśta królika, to nie facet. Czy gęś, nie? Ukradzioną mu sąsiada. Nie dziką gęś, tylko ukradzioną. I przyczyną, między innymi, przyczyną uzależnień i współuzależnień, znaczy bardziej uzależnień, jest brak adrenaliny ze zwycięstw, z poważnych zwycięstw. Człowiek jest stworzony do zwyciężania, do zapełnienia ziemi, do wielkich rzeczy. Jeżeli on nie robi wielkich rzeczy, czyli żyje nieekologicznie, nie ma radości w sobie i wtedy musi czerpać radość i wchodzi w chemię. Czy zaczyna czerpać radość z chemii albo z fizyki, czyli z seksu albo z narkotyków, bo mu czegoś brak. Dlatego przyczyną uzależnień jest brak wyzwań życiowych. Życie banalne jest przyczyną i nudne. Życie może być monotonne, ale wspaniałe, a może być banalne, czyli nudne i to jest przyczyną uzależnień. Nie ma innej opcji, wejdzie wtedy człowiek w uzależnienia, bo musi mieć adrenalinę, musi mieć radość.
Jednym słowem, trzeba znajdować taki złoty środek między celem tym nadrzędnym, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, a tymi celami doczystymi. I ten złoty środek to jest realizacja konkretnych planów w wyznaczonym czasie. Cel główny odrywa nas od teraźniejszości i nastawia na przyszłość, daleką przyszłość i osłabia kontakt z rzeczywistością, no bo myślimy o niebie, a nie o sobocie. Czyli cel pomaga nam osiągnąć szczyt. Natomiast jeżeli oderwiemy się troszeczkę od szczytu, czyli jeżeli jesteśmy wpatrzeni tylko w szczyt, czyli w cel nadrzędny, zjednoczenie z Bogiem, niebo, to nie oglądamy wtedy krajobrazu. A chodzi o to, żeby zdążać do szczytu, ale też oglądać krajobraz, czyli przystanąć w tej drodze i podziwiać krajobraz, czyli cieszyć się dzieckiem, mężem, piwem, futbolem. Czyli ciągłe zdobywanie szczytu, gdy to jest skoncentrowane tylko na modlitwie, na zjednoczeniu się z Bogiem, też usuwa radość z krajobrazów otaczających nas. A z kolei ciągłe patrzenie, wpatrywanie się w krajobrazy, czyli w dzieciątko, w męża, w piwo, w futbol, jest drogą, która prowadzi donikąd. Czyli jest potrzebny i cel, czyli zmierzanie ku szczytom, ale jest potrzebne też zatrzymywanie się na polankach, podziwianie polanek, lasów, podziwianie krajobrazów. To, co już mówiłem też, że czasami wybierając jakiś cel, zaniedbuje się niektóre role. Czyli ktoś na przykład chce, jako cel doczesny wyznacza sobie sukces w pracy, ale traci żonę i dzieci. A po jakimś czasie to jest zła inwestycja, to jest nieprawidłowa inwestycja, bo po jakimś czasie, po 20 latach, na Boże Narodzenie będzie sam. No i co z tego, że wrócił się wspaniałym samochodem z wspaniałej, prosperującej firmy, jeżeli kolędę zaśpiewa sobie sam. Nie o takie Polskę walczymy. Jakie są sfery, teraz priorytety, jakie są sfery w życiu człowieka? Najważniejsza sfera to jest sfera duchowa. To jest relacja z Bogiem. I to jest najważniejsze. Bóg musi być na pierwszym miejscu, czyli modlitwa musi być na pierwszym miejscu. Chcesz być dobrym mężem, modlitwa musi być na pierwszym miejscu. Nie masz gdzie się modlić, no to idź do piwnicy. Nie masz piwnicy, kup klucz od proboszcza i idź do kościoła. I zamykaj się w pustym kościele, bo w chacie nie dasz rady. Bo hałasy, bo to, bo każdy będzie coś tam w ciebie chciał. Sakramenty, Słowo Boże, samotność dla Boga. To sprawia, że mężczyzna staje się dobrym mężem i ojcem. I synem. Kobieta tak samo. Potem jest sfera osobista. Czyli zdrowie, ciało, rozwój osobisty. Dlaczego sfera osobista jest na drugim miejscu? Dlatego, że masz kochać żonę, masz kochać bliźniego, jak siebie samego. Jeżeli ty masz ból zęba, nie jesteś w stanie kochać żony. Jeżeli masz ból żołądka, nie jesteś w stanie kochać dziecka. Jeżeli masz biegunkę, nie jesteś w stanie kochać nikogo. A więc zadbaj, żeby nie mieć bólu zęba, zadbaj, żeby nie mieć bólu żołądka, zadbaj, żeby nie mieć bólu biegunkowego. Zadbaj o siebie. Tak samo jak ponoć instruują w samolotach, nie? Że jak wyskoczą te maski, one są tylko... Maski tlenowe w samolocie, żebyście wiedzieli, są tylko po to, żeby zdążył poczynić akt żalu doskonałego. Bo to oznacza już koniec, nie? No ale tam niby mówią, że załóż pierw na mordnik sobie, bo jak zaczniesz się miotać z dzieckiem miotającym się, to stracisz przytomność i dziecko zgubisz w siebie. Więc nawet jak się dzieci miotają, nie słuchaj, co mówią. Wyjmij lusterko, czy ładnie w tym wyglądasz. I dopiero zajmij się, ewentualnie jeżeli masz jeszcze czas na to, zajmij się pachorkami, żeby je też namordnikować. Czyli w pewnym sensie człowiek musi lubić wpierw siebie. To się łączy, te stary się łączą. Gdzie ty się masz nauczyć lubić siebie samego? Bo jeżeli dostałeś to w darze od rodziców, jeżeli dostałeś to w darze od ojca i matki, jeżeli dali ci normalność i dali ci miłość adekwatną, czyli normalną, no to wzrastałeś w miłości i już się sam kochasz. Natomiast jeżeli nie miałeś takich rodziców, bo komunizm, bo coś tam, no to wtedy oczywiście masz brak. I teraz gdzie ty masz się nauczyć kochać? Jak zrobić, żeby dusza ci nie bolała, ten ząb, ten żołądek, ta jelita?
Jak to zrobić? Idziesz na modlitwę, idziesz na Słowo Boże, idziesz na sakrament. To Bóg teraz ma przekazać tę miłość i tę normalność. Normalne spojrzenie na Ciebie, uśmiech wobec Ciebie, przebaczenie wobec Ciebie, nadzieję wobec Ciebie, przyjaźń wobec Ciebie i tak dalej. To Bóg Ci teraz ma podać rękę. Już nie człowiek, bo człowiek już nie da rady. Jest zbyt mały jak na Ciebie, każdy człowiek. I tak więc te sfery się przenikają. Sfera duchowa ze sferą osobistą się przenikają, bo pokochasz siebie najbardziej na modlitwie. Oczywiście to musi być modlitwa zobiektywizowana przez dobrą doktrynę, czyli katolicką, przez Słowo Boże, przez naukę Kościoła i tak dalej. Czyli żebyś wiedział, z kim się spotykasz, żebyś się nie spotykał z kimś niewiadomym, tylko z kimś wiadomym, mniej więcej. Potem jest sfera rodzinna i potem jest sfera zawodowa i na końcu jest sfera posługi w Kościele. Ostatnio widziałem jakieś takie spotkanie było rekolekcje dla biznesmenów katolickich. Fajnie, zamiast Bóg honor rodzinny, na plakacie było napisane Bóg, rodzina, firma, hojność. I sądzę, że to wszystko było napisane w porządku hierarchicznym, czyli spriorytetyzowanym. Czyli Bóg na pierwszym miejscu, potem jednak rodzina, a nie firma. Ale potem jednak firma, a nie hojność. Bo wpierw trzeba zadbać o firmę, żeby w wyniku, jeżeli postawimy hojność ponad firmę, to zbankrutujemy. A chodzi o to, żeby być hojnym przez 50 lat, a nie przez 2 lata. Tak jak hojnymi byli rodzice świętej Bernadety, którzy prowadzili młyn, ale byli tak hojni, że doprowadzili młyn do upadku. Może to była wola Boża, a może nie. Rozum podpowiada, że nie, bo lepiej być hojnym przez 50 lat niż przez 2 lata. Tak więc wpierw trzeba zadbać o firmę, czyli o siebie, a dopiero potem zadbać o hojność, czyli o bliźnich. I posługa zawodowa jest też ważniejsza od posługi w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że posługa zawodowa to jest ta sfera zawodowa, czyli zdobywanie szmalu i radości, przez kreatywność sprawia, że wracasz ze szmalem, czyli z bizonem zabitym i z radością, z uśmiechem na twarzy do chaty. Czyli sfera zawodowa jest ważniejsza od sfery kościelnej, bo sfera zawodowa łączy się bezpośrednio ze sferą rodzinną, a rodzina jest ważniejsza od kościoła, od twojego zaangażowania w parafii czy w społeczeństwie. Chodzi o społecznikowanie kościelne lub takie laickie, świeckie. Tutaj od razu dodam, jak to połączyć na przykład. Moja siostra kiedyś powiedziała mi, że Piotr, ty niczego nie rozumiesz, ty nie masz rodziny, aczkolwiek mam około kilkunastu żon w tej chwili na stałe i wiele pachorków, wiele dzieci. Tak więc właśnie wiem, co to jest rodzina mniej więcej. Poza tym się wychowywałem w rodzinie pełnej. No ale powiedziała to, co powiedziała moja siostra. Czy ty nie wiesz, bo ja wymagałem, żeby ona nie opuszczała spotkań biblijnych. Ona powiedziała, rodzina jest ważniejsza od grupki biblijnej. Wtedy przemyślałem sprawę. Trwało to około 5 sekund i powiedziałem jej. Rodzina jest ważniejsza od niedzieli do czwartku wieczora i od czwartku nocy do soboty nocy. Czyli cały tydzień jest rodzina ważniejsza, z wyjątkiem czwartku wieczora. Jest tylko jeden moment, kiedy rodzina jest ważniejsza od grupki, która się uplasowała w czwartek wieczorem. Gdy kręgosłup złamiesz, gdy umrzesz, ewentualnie gdy ktoś złamie kręgosłup z najbliższych, albo gdy ktoś akurat umiera z najbliższych. Bo gdy już umarł, to nie widzę problemu. Leży sobie spokojnie w kostnicy, a ty jedziesz na grupkę, bo gdzieś modlić się trzeba, no nie? Priorytety są więc stopniowani, są hierarchizowani. O której dusza? Za 7 minut. Świetnie. Kto ma tę duszę? Dobra, ale razem z proboszczem, więc trochę jednak parze. 7 minut. No więc hierarchizowanie już właściwie powiedziałem, jak to wygląda w firmach, jak to wygląda też hierarchizowanie. Bo właśnie widzimy, że to hierarchizowanie nie jest statyczne. To, co powiedziałem teraz o konflikcie z moją siostrą, pokazuje, że hierarchizowanie nie jest statyczne, tylko jest nie tyle płynne, co dynamiczne. Może dynamiczne, może... No, że to się rusza, nie? Że to, co jest cały tydzień o tak, w czwartek wieczorem jest tak.
A jak to logicznie wyprowadzić z czego? Wola Boga. Jeżeli jestem podłączony pod wolę Boga i ty też, i jest to nasz wspólny Bóg, i to jest jedyny Bóg, bo nie ma dwóch, to on właśnie nam powie to, co powie, że ogólnie rodzina jest ważniejsza niż firma, ale jest taki moment, kiedy firma jest ważniejsza. Synka boli ząb, a w mojej firmie muszę załatwić transakcję, od której zależy najbliższych 10 lat mojej rodziny. Sorry, ale choćby teściowa umierała w tym momencie, nie ma mnie. Nie? Bo niby to jest firma, ale w tym momencie to jest bardzo dla rodziny. Tak więc nie są to sztywne, takie łatwe do opisania priorytety i hierarchie, bo one są troszeczkę właśnie takie fluktuujące, że fluktuacja następuje, taka elastyczność pewna dynamika. Jest tu jakaś logika. Właśnie to życie, czyli wola Boża, życie narzuca tą logikę, że to, co jest ważne od do w tym zakresie, przestaje być ważne w tym i w tym momencie, w takiej konfiguracji, przestaje być ważniejsze, staje się mniej ważne. Czyli rzeczywiście, jak żona mówi do męża, dlaczego ty chodzisz z tymi kolegami grać w piłkę? Co, dla ciebie piłka jest ważniejsza niż rodzina? On może powiedzieć, dzięki tej piłce po prostu ja nie zajmuję rodziny, nie? Dzięki tej piłce, dzięki tym kolegom i temu piwu, który jest po piłce, raz w tydzień, albo raz na dwa tygodnie, ja jestem zdrowy. Ja pożyję 2 lata dłużej, bo się ruszam. A tak to się nie będę ruszał, więc jednym słowem, jest to sprawa, oczywiście, że rodzina jest, tak powiedzieć, ogólnikowo jest ważniejsza, ale gdy już chodzi o analizę taką szczegółową, czyli ten szczegół, to spotkanie sobotnie kolegów przy piłce, chociaż mają 40, czy tam 50, czy 30 lat, czy ono jest ważne, czy nieważne. No, ruszaj się, bo zardzewiejesz, ruszaj się, bo będziesz miał cholesterol, ruszaj się, bo będziesz miał cukrzycę albo coś innego, nie? Więc to jest ważne, to też jest ważne. Bóg jest najważniejszy, sfera osobista, tutaj najważniejszy oczywiście jest duch, potem jest psychika ważna i ciało, rozwój intelektualny, emocjonalny, dbałość o ciało. No taki hierarchii. Duch najważniejszy, czyli wiara, potem psychika, żeby być radosnym, żeby być szczęśliwym, a na końcu ciało. No bo z tym ciałem to i tak już nie jest, przy takim żarciu, jakie mamy i takim powietrzu, nie wiem, jakie wy tutaj macie, mendelejewskim. Sfera rodzinna. Kto jest najważniejszy? Nie dziecko. Nie z dzieckiem śpisz, chociaż śpisz, ale nie seksualnie śpisz. Nie śpisz z dzieckiem intymnie. Śpisz intymnie z mężem. Z kim śpisz, tego kochasz. Z matką śpisz? Nie śpisz z matką. To byłoby kazirodztwo, nie? Więc nie mamusia jest najważniejsza, nie dziecko jest najważniejsze, tylko mąż jest najważniejszy i żona jest najważniejsza. A nie mamusia i jej pierogi, oczywiście smaczniejsze niż u żony, bo z innej kuchni, nie? Inna szkoła kulinarna. Notabene żona, jeżeli jest nie w ciebie bita, powinna się uczyć u teściowej, jak robić pierogi. Bo wiadomo, że teściowa robi lepiej niż jej matka, nie? To chyba wiadomo. No. Tak więc, najważniejszy jest mąż, żona w sferze rodzinnej. Mąż, żona, potem jest dziecko najważniejsze, potem ewentualnie rodzice. Mąż nie powinien mówić do dziecka, idź przeproś mamę. Tylko wiecie, jak powinien mówić? Idź przeproś moją żonę. Nie wiem, kim jesteś. Moja żona twierdzi, że jesteś moim dzieckiem. Być może. Ale wiem na pewno, że to jest moja żona. Kto ty jesteś, nie wiem. Ona twierdzi, że jesteś moim dzieckiem. Sąsiad też tak twierdzi. Ale wiem na pewno, że to jest moja żona. Dlatego... I teraz o co się okazuje, szanowni państwo? Że pajdokracja, czyli nastawienie na dziecko, jest zgubne dla dziecka i zgubne dla małżeństwa. Dla wszystkich jest zgubne. Dziecko otrzymuje, jest rozpieszczane, zamiast troszeczkę spartańskiego wychowania. Jest to miłość zbyt nalegająca ze strony matki i pojawia się w dziecku alergia, czyli złość do matki. Jest nieprzygotowany życiowo w wyniku braku spartańskiego wychowania. Jest to wielorako złe i dziecko przede wszystkim i ceną jest rozbicie małżeństwa, przynajmniej częściowe, a więc brak szczęśliwości w chacie. Połowa, co najmniej połowa sukcesu pedagogicznego to jest stworzenie atmosfery normalności i miłości.
jak się je tworzy, nie miłością do dzieci, tylko miłością między małżonkami. Jeżeli dzieci widzą, że tata przyciska, dociska matkę do ściany, nie matkę, przepraszam, żonę, że tata swoją żonę, czyli naszą matkę, dociska do ściany, to dzieci klaszą w dłonie i krzyczą, po czyjej stronie są? Po stronie taty. Matka się wyrywa, nie chce. Tata ją dociska kolanem, rękoma i całuje, nie? I dzieci są po czyjej stronie? Po stronie taty i krzyczą ta, 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 ta. Bracie, spoko, sam odprawiasz. Alleluja. Także nie. Jest Bóg. I słuchajcie, dzieci, a więc pamiętajcie, nie miłość do dziecka czyni dziecko szczęśliwym. Wręcz przeciwnie. Głupieje to dziecko. Bo gdzie jest element samotności w wychowaniu dziecka? Jak je nauczysz samotności, jeżeli będziesz je kochać wprost? Ty je nie kochaj. Ty kochaj męża. Wtedy dzieci uczą się też samotności. Owszem, matka też ma troszeczkę serdować miłość i ojciec, ale nie za nadto. Niech będzie samotność. Niech dziecko się uczy już tej samotności. Niech nie czyń z niego narkomana, że kiedy tylko chce, to ma twoją miłość. Nie. Oczywiście, jak jest małe, to tak, bo się nie rozumie, ale im jest starsze, tym bardziej się wycofuj. Ale dlaczego dasz radę się wycofywać? Bo masz Boga i tu bierzesz miłość, i masz męża i żonę i tu bierzesz miłość. I jesteś syta, nie potrzebujesz miłości od bachorka. Mało tego, mówisz już dziecku dorastającemu, słuchaj, jeszcze parę lat i wylatujesz. Bo co robią bodźki? Uczcie się od bodźków, patrzcie na lilię, ale uczcie się od bodźków, uczcie się od lwów, oglądajcie filmy przyrodnicze. Discovery, nie? Discovery. Bodźki powoli, orzeł krąży nad gwiazdem i piskiem i glotem wywabia dzieciaki z pisklęta już dorosłe z gniazda, a bodźek ponoć wypycha. To wy wiecie, w waszych tych wioskach, gdzie mieszkacie, gdzie żurawie za pan brat. Wy to wiecie, nie ja, bo ja z wielkiego miasta. Chodź teraz, mieszka w małym miasteczku. A teraz robię taki moment, taki cel i powiązany też z rolami, czyli to są cele, role i priorytety, czyli hierarchia wartości. Czy podejmować pracę, która daje mniej radości, a daje dużo szmalu? To też nie jest sprawa taka sztywna. Ktoś powie, trzeba wybierać pracę, która daje radość, nawet jak daje mniej szmalu. Nie wiadomo. Bo to mniej szmalu potem oznacza mniej szmalu dla rodziny. A rodzina ma swoje potrzeby. I wtedy czekacie smutek. Praca ci daje radość, a rodzina potem smutek. To też jest znowu dynamiczna rzeczywistość. Trzeba to na wadze jakoś zważyć i każdy musi podejmować decyzję. Czasami warto wziąć pracę, która jest bardziej niewolnicza, ale daje kupę szmalu, niż wziąć pracę, która jest bardziej kreatywna, daje więcej radości. No ale to daje ci radość psychiczną, a rodzina, a dzieci. Więc czasami może trzeba się dająć do pracy, ze względu na dzieci, żeby się cieszyć, że dzieci masz zaopatrzone lepiej, wziąć pracę, która jest siermiężna i polubić to ze względu na inny cel niż moja pupa. Czyli nie mojej pupie ma ta praca przynosić radość, ale mojej żonie przede wszystkim. Dla kogo ja żyję? Ja żyję dla żony. Celem męża nie jest jego pupa. Celem męża jest pupa żony. No tak. Ja już to widziałem w wieku 4 lat, kiedy wprowadzałem moją pierwszą miłość, miała na imię Kasia. Ja od razu czułem Szekspira, czyli Polska mnie z Właśnieniem, z Właśnicy, tam było Katarzyna i Petrucio. Ja Petrucio, ona Katarzyna, wyprowadzałem ją na klapy. Klapy to była taka kształtka. I ja wykorzystywałem, że jestem na kilogram, o kilogram cięższy i wykorzystywałem fizykę, siadałem na krawędzi, ona tego nie wiedziała jeszcze i ją katapultowałem w górę. I gdy ona prosiła, że opuść mnie, spuść mnie, no po 2 minutach adoracji ona już miała dosyć. Jeszcze nie wiedziała, że to są jedyne 2 minuty, gdy ktoś ją w życiu adoruje i to byłem ja. Ona jeszcze o tym nie wiedziała, dlatego prosiła, spuść mnie w dół. A ja jej mówiłem, że nie. I trzymam ją z 10 minut, nie? Ja już mam 4 lata wiedziałem, że nie moja pupa jest celem, ale ona. Dopóki słońce nie abdykowało, bo ona też była złota, miała złote loczki, nie? I słońce, i ona. Dopóki słońce się nie skryło w chmurach, ja musiałem... I było mi z tym dobrze, więc celem męża jest pupa. Dlatego o jakiej pracy mówimy? Mówimy o takiej pracy, która zadowoli moją żonę, moje dzieci, a nie mnie. A na końcu może się pojawić jeszcze inny priorytet. Tak więc rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i zależy od spraw duchowych.
a może jest potrzebna praca i to samo powie mi moja żona i moje dzieci, bo są też już bardzo wierzący, że chcemy mniej szmaru, ale chcemy tato, żebyś był bardziej wolny czasowo, bo chcemy głosić Królestwo Boże. Chcemy bardziej działać. Może to nawet sama żona będzie żądać i dzieci. Mniej szmaru, tato, a za to więcej czasu, więcej ewangelizacji, więcej działalności kościelnej czy społecznikowskiej, bo to nas już realizuje, bo oni są na przykład żona i dzieci już na takim poziomie. A więc jest to rzeczywistość dynamiczna, gdy nie jest łatwo wyznaczyć te hierarchie. I ostatnie słowo o sukcesie. Jeżeli świat ma przez pojęcie sukcesu rozumie takie coś jak posiadanie szmalu, dóbr materialnych, czyli zabezpieczeń i rozkoszy, szacunek, a rozkosz, czyli luksus, szacunek społeczny, autorytet, udane życie rodzinne, atrakcyjność fizyczna oraz seksualna i zdrowie. Czyli sukces, 100 lat, czyli życzymy ci dużo zdrowia, dużo życia i wszelkie pomyślności w domu i zagrodzie. Czyli w życiu rodzinnym i zawodowym, w domu i zagrodzie. I jeszcze niektórzy dodają do tych sukcesów, jeżeli są wierzący, no i sukces kościelny, czyli jakieś zaangażowanie, udane zaangażowanie, rajcujące zaangażowanie, suplementowe oczywiście kościelne. Natomiast chrześcijanin prawdziwy, po pierwsze chrześcijanin może nigdy nie być przegrany, już o tym mówiłem, że nawet gdy masz raka, gdy masz tak Marta Robin, chorobę, okazuje się, że sukces Marty Robin był zwiększony przez chorobę, bo gdyby ona nie zachorowała, stacie Martę Robę, w łóżku leżała 40-50 lat, mistyczka, stygmatyczka i tak dalej, ale zaczęła się choroba w wieku 20 paru lat, która ją sparaliżowała, także nawet nie przełykała. Ona żywiła się tylko komunią świętą, którą wsysał mistycznie, bo ona nie miała przełyku już nawet. I niczym innym, chyba nawet, nie, płyny jakieś chyba przyjmowała. Przez jakiś czas, potem już nic, tylko komunia święta. I ona na początku się z tym nie mogła pogodzić, no bo to rąbało jej plany i jej pojęcie sukcesu. Ale okazało się, że znamy teraz tę kobietę i stała się niezwykle efektywna w kościele i w świecie poprzez swoją misję mistyczną właśnie dzięki chorobie. I Biblia nie mówi o sukcesie, Biblia mówi o zwycięstwie. I mówi na przykład tak, że chrześcijanin może zawsze być zwycięzcą, zawsze. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk. Apokalipsa 2:17. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Apokalipsa 3:21. I teraz jaki sukces, jakie zwycięstwo osiągnął Jezus? Czy było to posiadanie? Nie. Ponieważ powiedział, lisy mają gniazda, a ptaki powietrzne nory. A Syn Człowieczy nie ma poduszki. Mateusz 8:20. Czy sukcesem Jezusa była pozycja społeczna? Nazywali go elity społeczne, mające władzę. Grupa dzierżąca władzę nazywała go żarłokiem, pijakiem, przyjacielem celników, czyli kolaborantów i grzeszników. Czy był popularny i lubiany? W Jerozolimie i w Judei większość go nie lubiła i dlatego krzyczała. Łatwo było im krzyczeć, ukrzyżuj go. W Galilei było trochę inaczej, ale w Judei go nie lubiono. Nawet wobec apostołów nie troszczył się, czy będą go lubić, czy nie. I nazywał Piotra szatanem, a innych cały czas opieprzał. Zwróćcie uwagę, że Jezus cały czas wszystkich opieprza, na lewo i na prawo. Gdy tylko trzeba, opieprza. I bez pardonu. Co to znaczy? Nie zależy mu na popularności, nie zależy mu na tym, aby być lubianym za wszelką cenę. Zależy mu tylko, żeby na popularności w kręgach niebiańskich, i na tym, by być lubianym przez Ojca. A przez gawieć? Nie. No i wreszcie, czy żył długo? Czy miał świetne życie rodzinne? Jakie życie rodzinne miał świetne, skoro rodzina się pałętała? Być może przymierała czasami z głodu. Na pewno się pałętała w ucieczkach, emigracjach. No i wpierw było ich trójka, potem Józef umarł dosyć wcześnie, była ich dwójka. Potem Maria żyła już, mieszkała sama, on był sam. Kobiety żadnej nie miał, rodziny nie założył, domu nie wybudował, drzewa nie posadził, psa nie kupił. No to jaki miał
Tak więc Jezus przekwalifikowuje te wszystkie nasze pojęcia i przepuszczone przez pryzmat Jezusa Chrystusa pojęcie sukcesu nabiera odwrotnych, bo niebotycznych treści. Naszym sukcesem nie jest sukces kluczyka. Gdy ja robię swoje życie, jak byłem w Ameryce, jeszcze zanim Trump pomyślał, to dzięki mnie Trump jest Trumpem teraz. Dlaczego? Dlatego, że jak byłem w Ameryce po raz pierwszy, widziałem na Manhattanie jego budynki, to stojąc na bosaka w tych moich tam sandałkach i w dziwnej pelerynce, czyli w odzieży dziwnego formatu, patrzyłem na te budynki i ja mówię, ja robię większy biznes. Ale dlaczego ja robię większy biznes? Bo ja poprzez moje życie buduję sobie, odkładam skarby w bankach niebiańskich, a on w bankach amerykańskich. On giełduje na Wall Street, a ja giełduję na niebie. On buduje na Manhattanie budynki, a ja mam już wieżowce na niebie. Jego budynki będą zniszczone, moje nie będą zniszczone. Czyli to ja jestem Trump, a on jest nikt. Okay? Ja jestem Trump, to ja robię biznes. Czyli pojęcie sukcesu jest takie, że... Aha, że jest to... Masz rację. Pojęcie sukcesu jest takie, że jest czasami dokładnie na odwrót, bardzo często. Tylko trzeba przepuścić przez pryzmat mądrości Chrystusowej i przykładu Chrystusowego. I Trump to zrozumiał. Ja się pomodliłem wtedy za Trumpa. Panie, pomóż mu. I Trump, bo jakoś zawsze czułem do niego atencję. Do tego Trumpa. Podobał mi się jako facet, nawet jako seksista. Tak ma być, mówię jak jest, Max Kolonko. I Trump mi się podobał. I pomodliłem się za niego. Z radością się dowiedziałem, że kandyduje na urząd prezydenta. Z radością. Czyli dlaczego on kandydował na urząd prezydenta? Bo on już się najadł tego sukcesu światowego i on wreszcie zechciał coś zrobić dla ludzkości. Widząc, że źle się dzieje, widząc, że plugawi demokraci, że hołota lewicowa garni się do władzy, żeby niszczyć społeczeństwo przez amoralność i ogłupianie, on postanowił zrobić coś dla narodu, czyli on postanowił zainwestować swoje życie w kierunku społecznikowskim, a nie w kierunku biznesu. On nie dla pieniędzy przecież tam poszedł. On chyba nawet nie bierze żadnego dolara chyba z tego urzędu, podejrzewam. No, tak więc bardzo się cieszę i mu sekunduję, modliłem się, żeby został wybrany. Dalej się modlę za Trumpa, od którego bardzo dużo zależy. No i to jest właściwie tyle.